Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku wybieram się do Gdyni, gdzie spotkam się z Kubą, który projektuje i wytwarza noże. Mam nadzieję, Kuba opowie nam o procesie powstawania takiego noża, pokaże nam swoją kolekcję, jakie noże stworzył do tej pory i oprowadzi nas po swojej pracowni. Korzystając z okazji, postanowiłem wykorzystać jedną z naszych maszyn, a mianowicie Protomaxa, bo oczami wyobraźni wyobraziłem sobie, że akurat ta maszyna idealnie pasowałaby do pracowni. Ze względów na rozmiar. Mała, kompaktowa i zmieści się wszędzie. Zaprojektowałem nóż, który tutaj teraz wytnę i wezmę ze sobą do Gdyni i pokażę Kubie. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wykończyć ten nóż, albo chociaż w pewnej części Kuba mi z tym pomoże. Tak oto wygląda projekt. Tutaj będzie dziurka na palec, zaostrzony będzie z tej strony, tutaj i na końcu. Do tego projektu użyję tego kawałka stali o grubości 3 mm. Nóż został wycięty. Proszę bardzo, tak on wygląda. Dziurka na palec. Dobra, czas jechać do Gdyni i zapytać się Kuby, co on o tym myśli. Jestem na miejscu, jest ze mną Kuba. Witaj. Cześć. Dziękuję za zaproszenie. Niesamowite miejsce. Mógłbyś troszeczkę opowiedzieć o tym, jak to się zaczęło? Jak się zaczęło? No, zawsze gdzieś tam się interesowałem nożami. Trafiłem w 2012 na takie forum nożownicze, największe w Polsce, knives.pl. I tam był dział knife making. W nim utonąłem na 2 miesiące, chłonąłem wiedzę. No i potem zacząłem coś tam strugać już pod koniec 2012, coś tam zacząłem strugać. No i tak po pewnym czasie stwierdziłem, że chciałbym mieć dobry nóż, no ale budżet na to wtedy nie pozwalał. I stwierdziłem, że może sam, jak coś już tam strugam, to może sam coś tam podłubię. No i tak zaczęło się od dłubania, skończyło się na profesjonalnym warsztacie i miłości mojego życia, pasji i tak, i więc jakoś tak. A kiedy? Kiedy to się zaczęło? Pod koniec 2012 już coś tam robiłem, jakieś takie pierwsze, że tak powiem, przymiarki. Potem w 2013 w maju już zająłem się tak profesjonalnie. Już tak profesjonalnie, że stwierdziłem, że to jest coś, co bym chciał w życiu robić, tak? No a potem już lata uczenia się, tak, dopracowywania, tworzenia modeli własnych, potem już czasem właśnie własne modele dopracowane i tak krok po kroku. Tak, doposażyć warsztat, coś tam zarobić i aż do prawie finalnej wersji, którą mamy teraz. Jak rozmawialiśmy przez telefon, Kuba wspomniał, że używa hydrostrumieniowej technologii. Używasz WaterJeta do wycinania noży. Dlaczego? Dlaczego akurat WaterJet, a nie inna technologia? Tak, dlaczego WaterJet? Z tego względu, że jest, jeśli chodzi o względy finansowe, ekonomiczne, jak mam stać nad jednym blankiem, bo tak to się nazywa fachowo, blank, pół godziny ze szlifierką i potem po 3 godzinach z ogromnym bólem pleców wychodzić z warsztatu zgarbiony, no to stwierdziłem, że po prostu lepiej to dopracować modele do takiego już finalnego kształtu i dawać po prostu cały arkusz blachy na cięcie wodą. Zaoszczędzam czas, pieniądze, zdrowie przy tym wszystkim, tak? I dlaczego też akurat konkretnie cięcie wodą? Z tego względu, że nie nagrzewa mi stali. Używam stali wysokowęglowej, taka, która się hartuje i używając na przykład lasera czy plazmy po prostu albo przyhartowuję krawędzie,
Albo potem muszę też, zmienia się struktura trochę stali, ja potem muszę robić dodatkową obróbkę cieplną, jedną, drugą, żeby znormalizować stal do pierwotnego, ten, z tym, że ona już jest, że tak powiem, naruszona. Najlepiej jest, najbezpieczniej używać wody, to jest cały czas zimne, tak, struktura stali się nie zmienia. To jest wszystko potem gotowe już do obróbki. Właśnie, zaletą waterjetów jest to, że jest właśnie obróbka na zimno, tak jak wspomniałeś, nie hartuje stali. Tak. Czy mógłbyś pokazać jakieś swoje produkty, jak one wyglądają? Bo jestem bardzo ciekaw. Jasne. Tu mam akurat produkty testowe, które albo wozimy na targi, albo gdzieś tam do naszych zaufanych ludzi dajemy właśnie na testy, nim wyprodukujemy jakiś konkretny model, to on najpierw musi przejść całą fazę testów. Tak? Nie wypuszczam z warsztatu nic, czego nie jestem pewien, jeśli chodzi o użytkowość, ergonomię, wytrzymałość i tak dalej. I tu mamy trzy najpopularniejsze modele naszych modeli, czyli standardowy taki bushcraftowy nóż do lasu, też do użytku na co dzień. Ten się akurat nazywa Trapper. Tutaj mamy mini parang. Pierwszy, jaki był wyprodukowany, właśnie testowy. I tutaj mamy malezyjską maczetę, taka wielozadaniowe narzędzie zastępujące siekierkę. To jest już nasz flagowy, sztandarowy produkt. Czy jesteś na etapie projektowania jakiegoś kolejnego modelu? Tak się składa, że chcemy kolejny model wprowadzić i wejść jeszcze w branżę, powiedzmy, wędkarską. Typowo wędkarski nóż, bo już mamy typowo bushcraftowe noże, mamy myśliwskie, mamy też do użytku codziennego takie małe EDC do noszenia na szyi i jeszcze zamarzyło mi się ostatnio wędkarski nóż typowo wprowadzić. Gdzie można Cię znaleźć? Myślę, że garbatyknives.pl, tak, wystarczy wpisać garbaty noże i już gdzieś tam się pojawimy. Oczywiście jesteśmy też obecni na Instagramie, w Facebooku, jakiś tam kanał na YouTube też prowadziliśmy swego czasu. Gdyby nie pandemia, to też często bywaliśmy na różnych targach, czy myśliwskich, czy bushcraftowych, outdoorowych. Chwilowo mamy stop, wiadomo jaka jest sytuacja. Czy byś mógł przedstawić widzom i również mi cały proces, jak to wygląda, tworzenie takiego noża? Tak, z grubsza mogę opowiedzieć i pokazać co nieco. Po dopracowaniu każdego modelu dajemy go na cięcie wodą. Z cięcia wodą przychodzi w takim stanie surowym. Jak widać, jest trochę skorodowane, bo to jest wysokowęglowa stal. Tak, i to jest produkt bazowy, tak? Goła surówka. Potem następuje cały etap nawiercenia otworów pod rękojeść, pod pinę, zaznaczenia wysokości szlifu i zaznaczenia linii centralnej na tym. Potem następuje szlifowanie płazów na szlifierce, mniej więcej w ten sposób. Szlifowanie całości i będzie produkt już gotowy do prawie do hartowania. Jeszcze przed hartowaniem musimy nabić swoją puncę, ponieważ potem stal już będzie za twarda, żeby cokolwiek w nią tam ingerować. Hartowanie składa się z trzech etapów. Najpierw jest odprężanie, czyli po szlifowaniu zniwelowanie wszelkich naprężeń, które powstają podczas szlifowania, przegrzewania się i tak dalej. I tutaj mamy już właśnie po pierwszym etapie hartowania, tak jak mówiłem. Potem jest hartowanie właściwe. Rozgrzewam piec około 800 stopni, stal nierdzewna około 1000 do 1100 stopni, w zależności co jaka stal, wszystko jest wiadomo zależne od gatunku stali. Rozgrzewamy odpowiedni czas wygrzewania też stali i gasimy w oleju. Dlaczego akurat w oleju? W oleju dlatego, że są stale, które możemy hartować w wodzie, ale większość stali woli olej z tego względu, że jest skok temperaturowy, ale nie odbiera tak szybko ciepła jak woda. Gdybyśmy normalną większość stali zanurzyli od razu w wodzie, prawdopodobnie by pękły albo by po prostu wypaczyły się też. Tak? Dlatego olej jest ważny, że szybko odbiera ciepło z danego elementu, ale nie na tyle, żeby go wypaczyć, tak? Czy żeby uszkodzić, powiedzmy mu, krawędź tnącą. To jest drugi etap hartowania, trzeci to już jest
odprężanie, ponieważ po hartowaniu stal jest bardzo twarda, ale jest zarazem krucha. I w zależności od tego, czego potrzebujemy, czy to ma być przykładowo nóż do użytku w lesie, czy nóż myśliwski, odprężanie zmniejsza twardość, ale zyskujemy większą elastyczność. Po hartowaniu, jak już cały nóż wystygnie, przygotowujemy okładki pod klejenie rękojeści. Używam drewna egzotycznego, takie, które się nie wypacza, jest stabilne. Po prostu w skrócie jest stabilne, czyli nawiercenie okładek, wycięcie obrysu na pile taśmowej, tak, i wtedy dokładamy piny, które nam wzmacniają rękojeść, a zarazem możemy też dodać na przykład takie gadżety jak piny mozaikowe, które nam jednocześnie i wzmacniają rękojeść i dodają taką, powiedzmy, wisienkę na torcie. Kleimy specjalnym klejem epoksydowym. Po utwardzeniu mamy taki półprodukt z przygotowaną rękojeścią do szlifowania. Tutaj mamy właśnie kilka noży już po wstępnym szlifowaniu, czyli tej wstępnej obróbce drewna, która się odbywa tutaj na tej szlifierce. I potem dopiero po tym etapie następuje całe to papierkowanie, gilanie, polerowanie, tak jak tutaj w przypadku drewna stabilizowanego, musimy to jeszcze wypolerować, cała ta, że tak powiem, akcja. I dopiero na samym końcu, już jak będzie pochewka gotowa, skórzana, to dopiero ostrzymy, pakujemy, wysyłamy do klienta. Kuba, u nas na Protomaxie wyciąłem taki nóż. Czy byś mógł mi coś poradzić? Co mogę z nim zrobić? No, na pewno tak. Jest to projekt mało użytkowy, może tak. Ja patrzę na noże pod względem użytkowym. Im większa prostota noża, tym lepiej on się potem sprawdza w działaniach przy pracy. Aczkolwiek jest też rzesza fanów, którzy chcą mieć jakieś takie nietypowe narzędzia. Stal na pewno nie nadaje się do hartowania, bo to już rozmawialiśmy wcześniej, więc możemy po prostu porobić sobie parę rzeczy przy nim takich, zobaczyć jak to działa i jak to wygląda w praktyce, a nie tylko w opowiadaniu. Kończy się ta historia. Dziękuję, Kubo, że mogłem Cię odwiedzić, zobaczyć, jak ten cały proces wygląda. Życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo, że pomogłeś mi w wykończeniu tego noża. Zobaczcie. Świetny nóż. No i do zobaczenia kolejnym razem. Szybka, spontaniczna akcja. Dzięki. Dzięki. A propos noża. Jeżeli ktoś chciałby zgarnąć tą rozdawajkę, niech zostawi komentarz garbaty noże, a wybierzemy jedną osobę, do której wyślemy ten prezent. Zmieniają się troszeczkę zasady komunikacji, to w jaki sposób będziemy Wam przekazywać, kto zgarnia rozdawajkę. Na YouTubie jest taka funkcja jak Shorts, są to krótkie filmy i w ten sposób będziemy Was informować, kto zgarnia przedmioty, prezenty, rozdawajki. Ci, co nie wiedzą, co tydzień w środę o 19 publikujemy nasze filmy, więc dzień prędzej będziemy publikować shorta, w którym będziemy informować, kto zgarnia rozdawajkę. Osobę wybraną prosimy o to, aby weszła
na film o danej rozdawajce, w tym przypadku jest nóż, i na dole w opisie będzie adres mailowy, żeby się z nami skomunikować i wysłać nam dane do przesyłki. Tak? Wszystko wiecie? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. A na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejną środę o 19:00. Cześć!